Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w tą szczególną przedpostnią niedzielę, niedzielę Estomichi. A witając wszystkich słuchających i oglądających chrześcijańską telewizję internetową, pragnę uczynić to hasłem rozpoczynającego się tygodnia, a są to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 18 rozdziale i 31 wierszu czytamy. Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Panie i Boże, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Kochani, codziennie jesteśmy w drodze. Mamy różne kierunki swojego życia. Raz są to drogi wiodące z domu do pracy, innym razem są to drogi wiodące ze strażackiej remizy do działań ratowniczych, jeszcze innym razem są to drogi wiodące na zakupy, innym razem wiodące do szkoły, z powrotem do domu. A w wakacyjnym, feryjnym czasie są to niejednokrotnie drogi wiodące tam, gdzie możemy zaczerpnąć otuchy, gdzie możemy zaczerpnąć świeżego powietrza, gdzie możemy troszeczkę odpocząć od codziennych trosk, problemów, kłopotów i przeciwieństw losu. Wyznaczamy sobie cel naszej wędrówki. Gdy wybieramy się w podróż, najczęściej bierzemy do ręki komórkę, otwieramy odpowiednią aplikację z nawigacją, aby wyznaczyła nam drogę, aby bezpiecznie, spokojnie dotrzeć do celu. Raz jest to droga najszybsza, innym razem jest to droga bezpłatna, a jeszcze innym razem jest to jakaś droga alternatywna. Ale chrześcijanin ma także swoją drogę, drogę, którą powinien iść. Tą drogą jest Jezus Chrystus, który w swoim zwiastowaniu i nauczaniu powiada: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To Jezus wytknął nam piękny, wspaniały, urzekający cel. Celem naszej chrześcijańskiej wędrówki jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. To jest cel, który wytknął nam Jezus Chrystus i powiedział, abyśmy drogą do zbawienia i życia wiecznego kroczyli. Tymczasem dziś, w niedzielę Estomichi, Pan Jezus mówi nam o tym, że trzeba po raz kolejny w naszym życiu wybrać się w drogę, szczególną drogę, drogę wiodącą do stolicy Izraela, drogę wiodącą do Jerozolimy. Wielu z nas pielgrzymowało już do Jerozolimy. Wielu z nas to miasto zwiedzało, patrzyło na te szczególne miejsca związane z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa. A niektórzy, którzy w sposób fizyczny nie byli w Jerozolimie, tę pielgrzymkę do stolicy Izraela odbywają poprzez lekturę Bożego Słowa, poprzez karty Starego Testamentu, poprzez historię Izraela, poprzez proroctwa, ale także poprzez życie i dzieło Jezusa Chrystusa. Czy zastanawiałeś się, dlaczego mamy udać się do Jerozolimy? No bo w Jerozolimie rozegrały się te najistotniejsze, najważniejsze wydarzenia w dziele zbawienia ludzkości. Tam rozegrały się te wszystkie wydarzenia, które mają niebagatelne znaczenie dla Twojej i mojej wiary, dla naszego zbawienia. To właśnie tam, w Jerozolimie, na wzgórzu Gabata, na Golgocie, Jezus umierał w to pamiętne wielkopiątkowe popołudnie. To tam Jezus cierpiał męki i zmarł, przelewał swoją świętą krew za grzechy całej ludzkości, za Twój, mój grzech. Bo Jezus chce, aby wszyscy ludzie bez wyjątku byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak, Jezus zachęca Ciebie i mnie, abyśmy na nowo wybrali się w tę szczególną drogę.
To nic, że potrafisz opowiedzieć z każdym szczegółem, z każdym detalem te wszystkie wydarzenia, które na tej drodze się rozegrały. Ale Jezus chce, byś będąc na drodze po raz kolejny w swoim życiu do Jerozolimy, zastanowił się nad swoim życiem. Byś zweryfikował swoje życie z Chrystusowym zwiastowaniem i nauczaniem. On chce, byś uświadomił sobie, że nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko Jezus. Ale droga do zbawienia, do celu chrześcijańskiego życia wiedzie przez Golgotę. Innej drogi życia wiecznego nie znajdziesz. To właśnie od najbliższej środy, kiedy będziemy inaugurowali błogosławiony czas pasyjny, tak chętnie śpiewać będziemy wraz z goleszowskim pieśniarzem pod krzyż Twój pójdę, gdy skrzywdzą mnie ludzie, kiedy za dobre złem mi odpłacą. Tam za swych wrogów się nauczę, jak Ty czyniłeś na swym krzyżu, Panie. Pod krzyż Twój pójdę, gdy świat mnie wyszydzi, gdy przez przyjaciół będę odrzucony. I przy Twym krzyżu zobaczę, mój Panie, jak w opuszczeniu znosisz ból i rany. Pod krzyż Twój pójdę, gdy zgubne zwątpienie sercem zatarga, jak łodzią złapala. Ale u stóp Golgoty zaczerpnę otuchy, na której widać krzyż zbawienia z dala. Ale Jezus nie chce, byśmy tylko i wyłącznie śpiewali tę pieśń, ale On chce, by była to prośba Twojego, mojego serca. Pójdź do Jerozolimy. Zatrzymaj się pod krzyżem i zobacz, co dla Ciebie uczynił Pan. Stań pod krzyżem i w pokorze swojego serca wszystko złóż na Niego, a On wszystko dobrze uczyni. Amen. Życzę wszystkim dobrej, błogosławionej niedzieli. Życzę Wam, strażacy, dobrej, błogosławionej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech wszystkich Was Bóg błogosławi i spotkajmy się na drodze do Jerozolimy. Z Bogiem!